4, 5 i jestem. Dzień dobry, kochane moje. Justyna Krawczyk, jak być szczęśliwą kobietą. Style coach, czyli stylistka w połączeniu z trenerem rozwoju osobistego. Kochane, przychodzę dzisiaj do Was w ramach projektu, mojego własnego projektu. Rozwijamy skrzydła, to już czwarte nasze spotkanie, czwarty live tutaj na naszym fanpage'u. Więcej live'ików możecie obejrzeć na zamkniętej grupie Jak być szczęśliwą kobietą. I tam, słuchajcie, są te live'iki takie bardziej spontaniczne. Tam jest ich dużo, dużo, dużo więcej, bo chyba 16 ostatnio nagrywałam. One są spontaniczne. One bardzo są takie, wiecie, niewyreżyserowane, tak jak dzisiaj. Kompletnie tam nie jestem przygotowana, bo one bardzo często powstają wtedy, kiedy albo podróżuję, albo biegam. Więc to różnie wygląda, ale słuchajcie, one są bardzo takie spontaniczne, bardzo od serca, bardzo naturalne i też warto do nich tam zajrzeć. Kochane, dzisiaj czwarte spotkanie. O czym będziemy mówić? Bo wiecie, te moje tutaj live'y i te moje spotkania. Cześć Hawana. Mieliśmy gości, słuchajcie, i ona się tutaj bardzo bała i chowała, ale widzę, że już przyszła. No cześć, kochana moja. O Jezu, wystraszona. Słuchajcie, te live'y tutaj, one są takie style coachingowe, czyli one są takie naprzemienne, to jest połączenie tej przemiany zewnętrznej z wewnętrzną i do tej pory już mówiłam o odkrywaniu stylu, o poszukiwaniu swojej mocy, o tym, jak uwierzyć w siebie. Dzisiaj mówimy o tym, jak zrobić przegląd szafy w pojedynkę. Ja zawsze mówię moim kochanym kursantkom w mojej szkole dla stylistek New Style Academy o tym, że przegląd szafy to jest naprawdę taki produkt, usługa numer jeden, który każda ze stylistek powinna mieć w swojej ofercie, bo on jest naprawdę cudowny. Też z tego względu, że to jest w ogóle taki dobry początek na drodze do... Raz, że większych zmian, wiecie, jak bardzo często to jest tak, że robimy zmiany i porządki w swojej szafie, to później się okazuje, że tak naprawdę nie dotyczyło tylko to szafy, ale również naszej głowy. Ale to też jest taki cudowny produkt, cudowna usługa, dzięki której, no bo my się spotykamy po prostu w domu naszej klientki, czy też klienta, jak być szczęśliwą kobietą, czyli ja pracuję przede wszystkim dla kobiet, ale przegląd szafy oczywiście można robić również w męskiej garderobie, ale tam, słuchajcie, ta nasza klientka jest tak naprawdę no, w takim bardzo komfortowym momencie i w komfortowej sytuacji, bo ona jest u siebie w domu, więc czuje się dobrze i bardzo często to też jest tak, że dużo łatwiej się po prostu przed nami otwiera, a to jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście ten przegląd szafy zrobić dobry, w dobry sposób i żeby to kreowanie stylu było dużo łatwiejsze. Dobrze, co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Przedstawiłam się, Justyna Krawczyk, Jak być szczęśliwą kobietą, autorka książki Jak być szczęśliwą kobietą, która jest cały czas dostępna, cały czas jest w sprzedaży, zostało naprawdę niewiele sztuk, będzie czwarty dodruk, kochane, także jeżeli byście chciały, to książka jest cały czas do zamówienia przez moją stronę jakbyćszczęśliwąkobietą.pl w zakładce sklep i na hasło lipiec, do końca lipca jest jeszcze książka w sprzedaży z rabatem, czyli kosztuje 10 zł mniej. Dobrze, wracając do przeglądu szafy, ja sobie tutaj zrobiłam, kochane, notatki, żeby mówić o tym, o czym mam mówić, bo wiecie, jak to jest ze mną, że bardzo często się po prostu rozgaduję i rozpływam na różne inne tematy, a szanuję wasz czas i swój czas, więc przechodzę do rzeczy. Jakie są zalety w ogóle przeglądu szafy? Po pierwsze, kochane, to wygląda tak, że po takim przeglądzie szafy, który jak wygląda, zaraz opowiem, mamy przede wszystkim porządek w szafie. To jest niesamowite, ale mamy porządek w szafie i przede wszystkim tylko i wyłącznie te ubrania, które są wow, które są cudowne, które są idealne dla nas, dla naszej sylwetki, dla naszego typu kolorystycznego i tak naprawdę, słuchajcie, ja też w pewnym momencie swojego życia zrobiłam taki przegląd szafy i jak dzisiaj wchodzę do swojej garderoby, no to mam taki naprawdę no, luksus, bo wiem, że cokolwiek nie wezmę, to będzie dobrze, czyli nie ma tam zalegających jakichś starych, niepotrzebnych, w ogóle nienoszonych od lat ubrań, tylko to są takie ubrania, że cokolwiek, do któregokolwiek wieszaka nie podejdę, to po prostu wiem, że będzie dobrze. Brak porannego stresu, czyli to jest to, z czym najczęściej się do mnie zgłaszacie, czyli mam po prostu stres codzienny przed wyjściem do pracy, bo nie mam co na siebie włożyć. I to jest hasło, po prostu klucz, nie mam co na siebie włożyć, szafa pęka w szwach, a my nie mamy co na siebie włożyć. Czyli po przeglądzie szafy taka sytuacja nie ma miejsca. Mamy też nowe zestawy, słuchajcie, czyli bardzo często jest tak, że mamy ubrania, z którymi nie wiadomo co zrobić, wydaje nam się, że one do niczego nie pasują, albo nowe spodnie, które są fajne, ale nie wiemy jak je połączyć, czyli taka stylistka, w tym również ja, ale wy możecie to zrobić również same, bo dzisiaj mówimy o przeglądzie szafy w pojedynkę, możemy tworzyć takie zestawy
I faktycznie jest tak, że bardzo często mamy jakąś rzecz w szafie i okazuje się, że później możemy ją połączyć z tym. Na przeglądzie szafy to jest, ja zawsze robię tak, że albo moja klientka ubiera się w zestawy, które tworzę i po prostu robię jej zdjęcia, tak żeby później w telefonie miała wybór, tak? Rano wstaje, nie ma porannego stresu, bo nie dość, że ma porządek w szafie, to jeszcze po prostu w telefonie mnóstwo nowych zestawów. Dobrze, albo właśnie jeżeli się nie chce ubierać w te zestawy, to po prostu gdzieś tam na podłodze, czy gdzieś na dywanie, czy gdzieś na łóżku po prostu tworzymy cały komplet, robimy zdjęcia i znowu efekt ten jest ten sam. Dobrze, kochane, i co na koniec? Lista koniecznych zakupów, czy lista tak naprawdę potrzebnych zakupów po to, żeby ta szafa była w pełni uzupełniona, czyli na przykład jeżeli podczas przeglądu szafy wyrzuciłyśmy wszystkie t-shirty, bo okazało się, że one naprawdę są już sprane i dawno nie mają białego koloru i są stare, zniszczone i tak dalej, to wtedy rzeczywiście na naszej liście zakupów pojawiają się te t-shirty, tak? Jeżeli później się okazało, że nie wiem, że w szafie nie mamy jeansów dobrych, bo te, które mamy, one już się do niczego nie nadają, to również na tej naszej liście pojawiają się te jeansy. I słuchajcie, i z taką listą zakupów, jak do spożywczaka, po prostu idziemy do sklepu i wiemy wtedy konkretnie, co kupić, i wiemy, czego nam brakuje, i tam nie marnujemy czasu na chodzenie po tej galerii, tylko z konkretną listą zakupów, listą potrzeb, idziemy na zakupy. Także to są korzyści z przeglądu szafy. Ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię ten produkt, tę usługę. Pracuję jako osobista stylistka, jako style coach już 7 rok. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mam niezliczoną, myślę, że to są setki klientek, setki przeglądów szaf w całej Polsce, oczywiście najwięcej w Warszawie, bo stąd pochodzę tak naprawdę, mieszkam pod Warszawą i pracuję w Warszawie, ale przeglądy szaf robiłam i w Gdańsku, i w Olsztynie, i w Krakowie, więc z tym dojazdem też nie ma problemu. Lubię tę usługę, chociaż muszę Wam powiedzieć, że w pewnym momencie miałam taki przesyt i myślałam sobie, okej, dobra, może to nie jest dla mnie, bo tego było po prostu bardzo dużo i to się wydaje, że to jest takie proste, ale tak naprawdę, słuchajcie, na przeglądach szafy bardzo często wychodzą nie tylko te ubrania i to poszukiwanie naszego stylu, ale przede wszystkim takie nasze bariery, niska samoocena, czyli takie kwestie psychologiczne. Ale słuchajcie, zrobiłam sobie w pewnym momencie przerwę i wróciłam do przeglądów szaf i uważam, że absolutnie to są po prostu, to jest taka usługa, z której nie chcę rezygnować. Najlepiej jestem w stanie wtedy poznać swoją klientkę i naprawdę zrobić kawał dobrej roboty. Dobrze, jak to wygląda, kochane, teraz przechodzę do rzeczy, jak to wygląda w rzeczywistości tutaj u mnie, na moim podwórku, kiedy ja ten przegląd szafy wykonuję i będziecie mogły sobie tę wiedzę dostosować do tego, w jaki sposób wy możecie w pojedynkę zrobić rzeczywiście ten przegląd szafy. Dałam sobie dzisiaj czas, kochane, 20 minut maksymalnie, żeby nie zabierać Wam dużo czasu, więc przechodzę do rzeczy. Przyjeżdżam do klientki. Wiecie, my się nie znamy, więc musimy się poznać. Więc zaczynamy od tej kawy, od tego, żeby porozmawiać, jakie są w ogóle potrzeby, jakie są oczekiwania, o co chodzi z tym stylem, czego szukamy. Więc ja sobie zawsze rezerwuję tą pierwszą godzinę na to, żeby rzeczywiście przegadać, porozmawiać, żeby się poznać i ustalić, co tak naprawdę dla tej mojej klientki jest najistotniejsze. Później, kochane, bardzo istotna rzecz, bez której ja w ogóle nie przechodzę do przeglądu szafy, to jest zdiagnozowanie sylwetki. Wiem, że są na rynku również dostępne takie usługi, inni styliści je proponują, w ogóle nie diagnozują sylwetki ani typu kolorystycznego, robią przegląd szafy. Wydaje mi się, że wtedy to może to polegać tylko i wyłącznie na tym, że nie wiem, pozbywamy się starych, zniszczonych ubrań, no bo musimy znać tę sylwetkę i typ kolorystyczny, żeby rzeczywiście pozbyć się tych ubrań, które nam nie służą. Dobrze, czyli co? Najpierw mamy kawę, poznajemy się i tak naprawdę sprawdzamy, jakie są oczekiwania, a później bierzemy coś takiego cudownego, czyli centymetr. Bardzo często go nie lubicie, ale kochane, one nie są po to, żeby tam sprawdzać, ile właśnie tych centymetrów macie, a ile powinniście mieć. Absolutnie nie. Tylko po to, żeby zobaczyć, gdzie ta dysproporcja w tej sylwetce jest. Najczęściej to jest tak, że mierzymy obwód ramion, czyli tutaj ramionka, nie biust, ale ramiona i obwód bioder po to, żeby zobaczyć, gdzie mamy więcej tych centymetrów, bo o tym mówimy, tak? Idealna sylwetka, w cudzysłowie oczywiście, ale idealna sylwetka to jest klepsydra, czyli klepsydra jak wygląda? Klepsydra wygląda w ten sposób i w ten sposób, czyli ma tyle samo w ramionach, co i w biodrach i ma to załamanie w talii. Ono oczywiście nie musi być takie bardzo bardzo duże, ale ta talia powinna być chociaż odrobinę widoczna. I wtedy tak, ja słuchajcie, o tych sylwetkach to się tak nie da pokazać, tutaj musiałabym mieć przynajmniej 7 różnych sylwetek, żeby to zaprezentować, ja jestem jedną sylwetką jakąś, jedną konkretną, więc ja myślę, że później podlinkuję takie
artykuły, które pisałam u siebie na blogu na temat sylwetek, na temat jak diagnozujemy te sylwetki i jak rzeczywiście później z nimi pracować. Bo słuchajcie, to jest bardzo istotne. Jeżeli ja jestem sylwetką ramiona Wenus, a jestem, bo mam 12 cm różnicy między ramionami a biodrami. Mam 12 cm więcej w ramionach niż w biodrach. No to dla mnie idealne góry będą właśnie takie trochę jak dzisiaj, czyli bardzo łagodne, nie wiem czy to widać dokładnie, bardzo jednolite, nic się na nich nie dzieje. Ja tutaj nie mam bardzo często ani żadnych wzorów, ani jakichś oszałamiających kolorów, ale też nie mam żadnych żabotów, żadnych bufek, żadnych tutaj dodatków, które by jeszcze potęgowały te szerokie ramiona, tylko właśnie mam bardzo takie stonowane te góry, czy to są t-shirty, czy to są bluzki, czy to są koszule, one są bardzo łagodne, ale mogę szaleć na dole stylizacji, bo to o to chodzi, kochane, to nie chodzi o to, żebym ja tutaj coś zakrywała i w ogóle udawała, że tych ramion nie ma, tylko chodzi o to, żebym ja je zostawiła w spokoju, a dodała sobie objętości tam, gdzie jest jej za mało. I tak pracujemy z każdą sylwetką. Druga sylwetka, która jest najczęściej spotykana w Polsce, to są sylwetka zmysłowe biodra, którą po prostu uwielbiam i uwielbiam z nią pracować. Czyli to jest takie przeciwieństwo mojej sylwetki, czyli te bioderka są szersze niż ramiona. I wtedy te biodra musimy zostawić w spokoju, a przy ramionach, przy górze sylwetki, przy górze stylizacji pracujemy tak, żeby właśnie dodać tej objętości, bo jest jej tam za mało. Także to jest numer jeden, kochane, czyli diagnozujemy sylwetkę. Później diagnozujemy typ kolorystyczny, no bo jak ja wiem, jakim ja jestem typem kolorystycznym, to wiem, jakie kolory do mnie pasują, tak? To jest szalenie, szalenie istotne. I na przykład, jeżeli ja jestem chłodnym typem kolorystycznym i do tego jeszcze letnim, czyli widzicie, takie pastele bardzo często do mnie pasują, to raczej w mojej szafie nie znajdą się ciężkie brązy, beże, złote pomarańcze, to są wszystko takie kolory ciepłe i wiadomo, że jeżeli podczas przeglądu szafy ja taki kolor bym u siebie zobaczyła, no to z nim muszę się pożegnać, bo źle dobrany kolor powoduje, że mamy worki pod oczami, że wyglądamy na starsze, na bardziej zmęczone i po prostu te kolory nam nie sprzyjają. Dobrze. Na analizę kolorystyczną, kochane, to ja bym myślę, że każdemu bym polecała taką usługę, żeby sobie zrobić naprawdę, bo to jest taka całodniowa, profesjonalna usługa, ale jeżeli nie możemy sobie na to pozwolić, to fajnie by było, żeby po tej sylwetce zdiagnozować chociaż to, czy jesteśmy typem chłodnym, czy jesteśmy typem ciepłym. I jak to zrobimy? Możemy sobie wziąć taki kawałek materiału właśnie takiego chłodnego, on jest bardzo chłodny, zobaczcie, to jest taka jasna szarość, przyłożyć ją do buzi i zobaczyć, jak my na nią reagujemy. Czy to jest kolor, w którym czujemy się dobrze, nasze oczy są bardziej widoczne, nasza cera jest promienna i taka piękna. Czy to jest kolor, w którym po prostu dobrze się czujemy, czy też nie? I wziąć drugi kolor, który jest przeciwieństwem tej szarości, czyli będzie cieplejszy, ciepły po prostu. To może być beż, to może być złocisty brąz. I znowu przykładamy do buzi i sprawdzamy, czy ten kolor nam służy, czy to jest kolor, który powoduje, że wyglądamy lepiej, na młodsze, na bardziej wypoczęte, czy to jest kolor, dzięki któremu czujemy się dobrze. I na tej podstawie, słuchajcie, na podstawie tak naprawdę dwóch chust możemy stwierdzić, czy jesteśmy typem kolorystycznym, chłodnym czy ciepłym. Oczywiście w dużym skrócie, bo to wcale nie jest takie proste, ale jeżeli jesteśmy, mamy jasne włosy, niebieskie oczy, jasną cerę, która bardzo często opala się na, no ja się opalam na czerwono najpierw, później ten kolor się trochę zmienia, to najprawdopodobniej jestem jasnym typem kolorystycznym. A jasny może być albo lato, albo wiosna. Wiosna z kolei jest ciepła, a jak spojrzycie na mnie, no to ja mam dużo chłodu w sobie, co się łączy z moim charakterem. Dużo chłodu we włosach, dużo chłodu w cerze, która bardziej jest taka naczynkowa, bardziej taka blada i dużo chłodu w niebieskich oczach. Więc no to jest takie pójście na skróty, to jest najprawdopodobniej typ kolorystyczny chłodny, a jeżeli chłodny, no to chłodne jest albo lato, albo zima. Zima, wiecie, zima jest bardzo ostra, bardzo taka wyrazista, więc raczej zimą nie jestem. Mój typ kolorystyczny, mój typ urody jest bardziej taki przygaszony, więc bardziej byłabym oczywiście skłonna wybrać ten letni typ kolorystyczny. Letni paradoksalnie jest chłodny, czyli lato. Słuchajcie, ja wiem, że to może brzmieć skomplikowanie, ja też tutaj podlinkuję artykuły na ten temat. Typ kolorystyczny jest bardzo istotny i bardzo czasami bardzo widoczny. Jak spotykam się z kobietą, która ma ciemne, kasztanowe włosy, do tego złociste piegi, do tego karmelowe, takie brązowe oczy, to ja już wiem, że ona jest ciemnym typem kolorystycznym, tak? Czyli to można szybciutko ocenić. A ciemny typ kolorystyczny, znowu, na wyobraźnię, tak?
jak wygląda ciemna, która jest ciemna pora roku. No nie jest to lato na pewno i wiosna też nie, więc zostaje jesień, kiedy ten dzień staje się coraz krótszy i później zima, kiedy te dni są naprawdę bardzo takie i krótkie i szybko ciemne. Więc patrząc na taki typ urody, mogę się zastanawiać, czy moja klientka jest jesienią bądź zimą. Tylko znowu uwaga, tak? Tak jak tutaj porównałyśmy sobie przy moim typie urody, tak tu jeżeli mamy ciemny typ urody, czyli ciemne karmelowe, czarne, brązowe włosy, orzechowe, plus ciemną oprawę oczu, ciemne oczy, bardzo często właśnie są te piegi i taka wręcz karmelowa twarz, karmelowa cera, no to wtedy możemy iść w kierunku właśnie albo jesieni, albo zimy. Tylko pamiętajmy, że jesień jest ciepła, a zima jest chłodna. Więc tę różnicę temperatur trzeba naprawdę bardzo dobrze wyczuć. Dobrze, kochane, czyli mamy tak, mamy już tą kawę i to poznanie się z naszą klientką. Jak robicie to same, no to warto, słuchajcie, zrobić sobie taką analizę i odpowiedzieć na pytanie, o co mi chodzi i czego tak naprawdę się obawiam i jaki chcę uzyskać efekt po tym przeglądzie szafy w pojedynkę. Później diagnozujemy sylwetkę i typ kolorystyczny. Ja o tym powiedziałam już, ale też podlinkuję takie treści do poczytania i do zobaczenia, które są na moim blogu. Ale później, słuchajcie, numer 3 to jest taka też istotna rzecz, jaki ja styl lubię, czy co chcę osiągnąć przez ten przegląd szafy, tak? Do jakiego stylu ja dążę, gdzie dzisiaj jestem i jak ja chcę wyglądać. I to jest bardzo często tak, że pytam też moje klientki, jaki styl im się podoba, czy to jest taki styl romantyczny, gdzie jest dużo falbanek, gdzie jest dużo pasteli, gdzie jest dużo kwiatów, gdzie jest dużo koronek, tak? Czy to jest styl bardziej klasyczny, czyli na przykład taki styl, który ja reprezentuję, czyli który tak naprawdę się niczym nie bardzo nie wyróżnia, jest bardzo łagodny, tam się pojawiają klasyczne spodnie, klasyczne dżinsy, klasyczna koszula, wiecie, taka rzeczywiście klasyka. Czy to jest styl bardziej taki dramatyczny, czyli, no nie wiem, na przykład mogę przywołać tutaj kogo? Cudną Agnieszkę Chylińską, która czasem ma irokeza na głowie, zakłada do tego różową sukienkę słodką i na to jeszcze ramoneskę, czyli to jest takie szaleństwo i taki styl, no jak idzie dziewczyna ulicą, to na pewno na nią zwrócicie uwagę, tak? I to jest już taka pierwsza myśl i pierwsza podpowiedź. Bardzo często moje klientki mówią, nie, no właśnie lubię taki klasyczny, bardzo często ten klasyczny taki z pazurem, a coraz częściej, ostatnio miałam sporo takich przeglądów szaf, na których właśnie moje cudne klientki mówiły, że ten styl romantyczny i właśnie te plisowanki, te falbanki, które teraz są w ogóle bardzo, bardzo modne, bardzo im w duszy grają i w ogóle uważam, że to w ogóle jest bardzo połączone z duszą, czyli z tym, kim jesteśmy i chcemy to pokazać na zewnątrz. Ale też właśnie pytam moje klientki, żeby powiedziały mi albo pokazały na zdjęciach, jaki styl mi się podoba, jakie to są osoby z takiego świata, wiecie, no nie wiem, celebrytów, telewizja, co prawda telewizji w ogóle nie mam i nie oglądam, ale w internecie i tak można to znaleźć, więc bardzo często na przykład pada, nie wiem, ja to bym chciała wyglądać jak Magda Mołek, tak? I ja mogę sobie Magdę Mołek wrzucić do internetu, wejść na jej Instagram i zobaczyć po prostu, jaki to jest styl, albo ktokolwiek inny. Też bardzo często pada, kto tam, Kinga Rusin. O, to są takie dwie osoby, które rzeczywiście z tych naszych śniadaniówek bardzo często się pojawiają. I Kinga Rusin ma styl taki klasyczny, ale moim zdaniem wchodzi w taki też romantyzm i w te falbanki. Natomiast Magda Mołek ma styl klasyczny, ale wchodzi właśnie trochę taki bardziej trapieżny, czasem coś zaszaleje z jakimś mocnym butem czy jakimś mocnym dodatkiem. Tam jest rzeczywiście moc i charakter. I słuchajcie, i dopiero teraz, jak my już tam się poznałyśmy, jak robimy przegląd szafy w pojedynkę, no to sobie odpowiedziałyśmy na pytanie, o co tak naprawdę nam chodzi, dlaczego to robimy. Mamy zdiagnozowaną sylwetkę, mamy typ kolorystyczny plus właśnie określenie tego stylu, którego szukamy, dopiero możemy się wziąć za przegląd szafy. I wygląda to tak, kochane, że my tę szafę po prostu opróżniamy, tak? Wszystko po prostu zrzucamy, czy na jakiś dywan. Najczęściej, słuchajcie, to jest jednak na łóżku, no bo te nasze szafy są przy sypialniach. I każdą jedną rzecz oceniamy. Każdą bierzemy do ręki i na początek zadajemy sobie takie pytanie, czy to jest zniszczone, czy to jest stare, czy to jest poplamione, czy to jest dobrej jakości. Jeżeli nie, to w ogóle od razu idzie do... No, bardzo często to są takie worki, wiecie, na śmieci, ale coraz częściej pojawiają się te takie torby duże IKEA-owskie i my to po prostu od razu odkładamy, bo tutaj już nie ma co analizować, czy to jest taka rzecz, która jest dobra z naszym stylem, czy ona jest odpowiednia do naszej sylwetki, no bo jeżeli jest stara, zniszczona, poplamiona i w ogóle do niczego się nie nadaje, to w ogóle nie poświęcamy jej więcej czasu, tak? Jeżeli to są takie rzeczy, one od razu trafiają do worka, które później możemy oddać potrzebującym, nie wiem, komukolwiek, tak?
Dobrze. Czyli tak, i dopiero jeżeli mamy rzecz, która właśnie bierzemy, jest w ogóle piękna, dobrej jakości, nowa, to dopiero wtedy zastanawiamy się, czy to jest fason odpowiedni dla mojej sylwetki i czy to jest ten typ kolorystyczny, o który nam chodzi, czyli wynikając z analizy kolorystycznej, a później, kurczę, zmywarka się włączyła. Może słuchajcie, tego nie słyszycie, ale mnie od razu to rozprasza. Dobrze, czyli sylwetka, czy to jest odpowiednie ubranie dla naszej sylwetki? Czy to jest odpowiednie ubranie, rzecz dla naszego typu kolorystycznego, no i jeżeli chodzi o ten styl i wykreowanie tego stylu, który chcemy. Jeżeli tak, to zostaje, jeżeli nie, to wychodzi. I słuchajcie, tak robimy z każdą rzeczą, dlatego ja mówię, że te 4-5 godzin na analizę szafy, na przegląd garderoby, to jest naprawdę minimum, to się wydaje, nie, to w ogóle tam 2 godziny skończymy, ja mam niewiele ubrań, a później się okazuje, że naprawdę te 5 godzin nawet, to jest bardzo często za mało. Mam takie wrażenie, słuchajcie, że ja mam nadzieję, że wy w pojedynkę będziecie mogły zrobić sobie ten przegląd szafy, ale bardzo często od moich klientek słyszę, że ale zaprosiłam ciebie, bo ja tutaj sama nie mogę podjąć decyzji, rozstać się z rzeczami, które po prostu mi nie służą i tam się po prostu robi taka sterta, później otwieram tą szafę i niby mam mnóstwo ubrania, jednak nie mam w czym chodzić, co na siebie włożyć. Więc ja, słuchajcie, jestem bezlitosna. Staram się to robić oczywiście bardzo, bardzo stopniowo. Bardzo często jest tak, że ja po prostu pokazuję, zobacz jak to wygląda, że to jest rzeczywiście straciło fason, straciło kolor, czy na pewno taka rzecz powinna być na tobie, jak ty będziesz się z tym czuła, tak? I bardzo często jest tak, że my mamy tę gotowość, mówimy, dobra, po to tutaj przyszłaś, po to porażysz, płacę za ten przegląd szafy, że po prostu pozbywamy się tych rzeczy, ale często jest tak, że jeżeli za dużo jest tych rzeczy do oddania, to jest takie jeszcze nie wiem. I mówię, okej, dobra, jeszcze nie wiesz, zostawiamy i zobaczymy, co będzie później, bo bardzo często, słuchajcie, jest tak, że później na koniec zostają tylko te przepiękne ubrania i bardzo często te klientki mówią, ale wiesz co, no rzeczywiście tutaj miałaś rację, jak ja widzę, jak mogę w tym i w tym i w tym wyglądać, to ja chcę tylko tak i chcę tylko efektu wow, nie innego, więc pozbywamy się rzeczy, do których miałyśmy taki początkowo, może nie, Jezu, za dużo, o Jezu, ile ja tych rzeczy oddam, matko, z czym ja zostanę i tak dalej. Więc słuchajcie, to jest naprawdę cudowne ćwiczenie, właśnie dla mnie na takich wielu poziomach, nie tylko z perspektywy tego z wizerunku i tych ubrań, ale to też jest takie żegnanie się z tym, co nam nie służy. No, więc analogia do życia, do ludzi, do tego, w jaki sposób żyjemy, jest oczywiście ogromna, natomiast dzisiaj się o tym nie będę za dużo rozgadywać. Dobrze, kochane, i co? Rzeczywiście na koniec przeglądu szafy, na przykład u Agnieszki ostatnio to były 2 wielkie takie torby ikeowskie rzeczy do oddania, ale cała szafa pełna nadal. U Izy myślę, że tam też się zebrały 2. U Kasi dużo mniej, bo w ogóle to była dużo mniejsza szafa. U Karoliny pamiętam, że też to była 1 torba, ale tak naprawdę też bardzo malutka ilość ubrań, które się nadawały do chodzenia, więc ta wiadomo też, że ta lista zakupów koniecznych była po prostu dużo dłuższa. No dobrze, ale wracając do organizacji. Wiemy, czego chcemy. Mamy określoną sylwetkę, typ kolorystyczny, styl, mamy już posegregowane te rzeczy, czyli rzeczy, które wychodzą, możemy je oddać, naprawdę możemy zdecydować, co chcemy z nimi zrobić. Zawsze mówię, że jeżeli to są rzeczy stare, poplamione, podziurawione, które się do niczego nie nadają, to naprawdę je wyrzućmy i nie miejmy z tym żadnego problemu. Ale jeżeli to są rzeczy, które są no, tam zniszczone, ale przede wszystkim nie w naszym stylu, nie w naszym fasonie, nie w naszym kolorze, to możemy oddać babci, cioci, koleżance, przyjaciółce albo oddać na czerwony krzyż, na pewno z tego ktoś skorzysta. Ale słuchajcie, takim sposobem, kochane, zostają w szafie tylko te ubrania, które kochamy. Tylko. I to nie są tylko ubrania, bo to są też buty, to są dodatki, to są torebki, to jest biżuteria. Tylko. Ale to jeszcze nie koniec. To jest dopiero połowa przeglądu szafy, bo wtedy bierzemy te ubrania, które zostają i łączymy je w zestawy. Jeżeli tych ubrań jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, to my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przerobić, bo wtedy to naprawdę by zajęło 10, 15, nie wiem ile godzin, ale bardzo często po prostu robimy tak, że ja się pytam, czy wiesz, co z tym robić? Ja wiem, no nie, no jasne, to z jeansami, to z tą ramoneską i to będzie okej, ale jest mnóstwo takich rzeczy, które bym zobaczyła, jest takie fajne, a nie wiem, z czym to połączyć, pomóż mi. Albo tę rzecz noszę tylko i wyłącznie, nie wiem, z tą ramoneską, a jak mogłabym tą zrobić? Ja pamiętam, że u Izy miałyśmy taką cudną plisowaną spódnicę, przepraszam, którą łączyłyśmy tam naprawdę na wiele sposobów, które Iza mówiła, Boże, wow, po prostu w życiu bym tego tak nie zrobiła, albo spodnie białe, spodnie różowe, które po prostu leżały i mówią, no ja bym je połączyła tylko, nie wiem, z tą granatową bluzką. Jestem? Przepraszam, bo dzwonił telefon, ale to bardzo często się u mnie, kochane, zdarza. Dobrze, czyli tak, jeżeli to jest nieduża szafa, to naprawdę rzeczywiście przez te 5 godzin możemy po prostu potworzyć mnóstwo tych zestawów na bazie tych ubrań, które mamy w szafie. I słuchajcie, i to jest niesamowite, bo ja właśnie bardzo proszę często, żeby ta
moja klientka i ona w ogóle to jest cudowne, bo ona zakłada, mówi, Boże, w życiu bym tego tak nie połączyła, a zakłada cały zestaw, do tego oczywiście dokładamy torebkę, dokładamy buty, staje przed lustrem i mówi, wow, w ogóle, co za odkrycie i w życiu bym tego tak nie połączyła i co jest ważne, my robimy zdjęcia, tak, bardzo często klientki mówią, nie, ja zapamiętam, ale słuchajcie, tego jest naprawdę, tych zestawów, tych rozwiązań tworzy się tak dużo, że ja mówię, dobra, zróbmy zdjęcia, a później będziesz z tego korzystała albo nie. I na koniec takiego przeglądu szafy okazuje się, że tych tam zdjęć mamy 30, 50 i 100 i 120 nowych, gotowych zestawów. Wiecie, to jest cudowne, bo ja codziennie mogę wziąć ten telefon i powiedzieć sobie, a okej, dobra, dzisiaj tamto. Nawet nie muszę wchodzić do tej szafy i nie zastanawiać się, co ja bym tutaj dzisiaj założyła i z czym bym to połączyła, tylko rzeczywiście mamy te gotowe zestawy. I jeszcze jeden mamy krok, a może dwa. Jak już mamy te ubrania posegregowane i mamy zrobione te wszystkie komplety i te wszystkie zestawy, to dopiero wtedy patrzymy sobie na tą szafę i myślimy, okej, to czego nam tutaj brakuje? I dopiero tutaj powstaje ta lista koniecznych, no, zakupów po prostu do uzupełnienia i później się okazuje właśnie, że te wszystkie t-shirty mi wyrzuciłaś, to ja będę musiała coś uzupełnić, a ta biała koszula też, no a ta biała koszula się przydaje, a w sumie ją musiałyśmy oddać, bo miała 100 lat i w ogóle była już naprawdę bardzo mocno zmęczona, no to wtedy się pojawia ta koszula, tak? Później się okazuje, że nie mamy japonek, albo bardzo często się okazuje, że zaraz jedziemy na wakacje i by się przydał kostium kąpielowy, przydałaby się, nie wiem, japonki i jakiekolwiek inne rzeczy. I dopiero wtedy, słuchajcie, powstaje ta lista zakupów, z którą możemy iść do sklepu, możecie iść same, możecie poprosić stylistkę o pomoc, jakkolwiek wybierzecie, dopiero wtedy macie tę listę zakupów, z którą idziecie na shopping. Słuchajcie, i właśnie się śmieję, że to nie jest ostatni, nie ostatni krok w przeglądzie szafy, bo śmieję się bardzo, bo bardzo często jest tak, że moje klientki mówią, no dobra, no to już końcem, wiesz co, mówię, nie, to nie jest koniec. Teraz bierzemy te rzeczy i po prostu od razu je wynosimy, nie wiem, do garażu, do samochodu, żebyś ty tam nie zaglądała. I słuchajcie, i wolne połączenie z internetem, dostępne połączenie. Nie wiem, kochane, czy to znaczy, że mnie zerwało. Weronika pisze coś dla mnie, to mnie czeka super. Coś się pali w przypadkiem kuchni? Nie, myślę, że to zmywarka się włączyła. Madzia ogląda, a czyli jednak pokazuje się, że oglądasz transmisję, a wcale nawet jeżeli nie komentujesz, to pojawia się taki komunikat. Jest Madzia, jest Agnieszka. Witam Was, kochane, serdecznie. Bardzo często, słuchajcie, jest tak, że te klientki moje mówią, dobra, wiesz co, nie wynosimy tego, bo ja jeszcze będę musiała to przejrzeć. I ja też mówię, okej, zalecam nie przeglądanie i nie wracanie do tych rzeczy, z którymi postanowiłaś się rozstać, bo później jest, a szkoda mi, a ten, i później połowa tych rzeczy wraca do szafy. Ale często też jest jak w przypadku Agnieszki, która mówi, a ja sobie po prostu to posprzedaję, tak? Czyli muszę zrobić jakąś segregację i wystawię, nie wiem, gdzieś na OLX i coś po prostu jeszcze z tym zrobię. Także słuchajcie, tak wygląda przegląd szafy, który ja uwielbiam. Można go robić ze stylistką, można go robić w pojedynkę. Teraz sobie tak myślę, że powiem Wam jeszcze, kochane, że już na jesień planuję w ogóle taki cudowny kurs online. Po prostu kocham w ogóle naukę i kursy online. Za właśnie taką dostępność i za możliwość pogłębiania wiedzy w każdym dowolnym momencie właśnie w domu, w weekend, gdziekolwiek i jakkolwiek zdecydujemy. I ja takie kursy online oczywiście mam i dla stylistów dostępne i mam kurs online Ubierz siebie, jesteś tego warta. Natomiast już od naprawdę dobrych 2 lat chodzi mi kurs online po głowie taki stylowy, jak odkryć swój styl. On będzie wyjątkowy. Jeszcze dzisiaj nie będę mówiła, dlaczego będzie taki wyjątkowy, ale już niedługo ujrzy światło dzienne i oczywiście będę Was serdecznie na niego zapraszała. A dzisiaj, jeżeli chcecie zrobić przegląd szafy w pojedynkę, to właśnie o tym był ten live. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny, kochane. Jeżeli tak, to możecie komentować, możecie tam te serduszka tutaj klikać, możecie też udostępniać, a przede wszystkim korzystajcie z niego i no, róbcie porządki w swoich szafach, ale też porządki w głowie. Myślę, że one też się nam przydają. Dobrze, kochane. I to wszystko. Myślę sobie, że następny live będzie taką kontynuacją i konsekwencją tego dzisiejszego naszego spotkania, czyli jak zrobić te zakupy z tą listą zakupów, jak dobierać te fasony, jak dobierać te kolory, gdzie kupować, na co zwracać uwagę. Myślę, że go zrobimy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, także już Was serdecznie zapraszam. Będę oczywiście informować. No i co? Zmieściłam się w tych 20 minutach? Prawie, jest nieźle. Dobrze, kochane, życzę Wam cudownego dnia. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy czwartek. No to już cudownego weekendu i widzimy się niedługo na live'iku, który będzie miał tytuł. Jaki on może mieć tytuł? Jak zrobić
zakupy, ale wiecie, jak zrobić zakupy, które będą przyjemnością i będą sprawne, łatwe i przyjemne. O, może taki będzie tytuł. Także miłego dnia, cudownego weekendu i widzimy się wkrótce. Dziękuję bardzo.